A przewodniczący WP ówczesny zapewniał nas, że koledzy związkowcy, nie zaprzepaścimy dorobku, cytuję, sygnatariuszy Komitetu Wyborczego SLD. Dalej z wystąpienia, cytuję, że SLD będzie partią dążeń wzajemnej życzliwości, przyjaźni i koleżeńskości. A wyszło jak zawsze. Dlatego przypomnieć trzeba jeszcze raz o lewicowych ideałach, o lewicowych priorytetach. I po pierwsze, koledzy, pamiętać musimy o człowieku słabym ekonomicznie i społecznie. Jeśli jakiś liberał na tej sali, bo wśród lewicy też są, traktować partię lewicową chce jako trampolinę do władzy, to związki zawodowe na pewno takiego nie zaakceptują. Mało, będzie to szkodliwe dla całej lewicy. Jeśli chce korzystać z rekomendacji lewicy i korzystać z głosów lewicy, to musi poprzeć i uznać lewicowe programy. Nie może być tak, że dziś lewicowy, a jutro prawicowy i zapominający o programie lewicy. Koleżanki i koledzy, partia lewicy dotrzymuje słowa. Jak mawiał też ówczesny przewodniczący, jeśli obiecuję, że na wierzbie wyrosną gruszki, to mają wyrosnąć. Nie może być tak, że partia podejmuje uchwałę o ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi, deklaruje dialog i lojalność i wkłada to głęboko do szuflady, zapominając o tym. Nie może być tak, że partia lewicowa podejmuje decyzję o wspólnej walce o zabezpieczenie emerytalne, mało, zbiera podpisy, przewodniczący na manifestacji pierwszomajowej przekazuje przewodniczącemu OPZZ te podpisy, a później klub lewicy nie popiera wniosku o emeryturach pomysłowych. Mało. Funkcjonariusze partii głosują przeciw. Rodzi się pytanie, kogo reprezentuje i kto ich wybierał? Czy nie ludzie lewicy? Koleżanki i koledzy, nie może być tak, że jak rządzi lewica, to trudno rozmawia się o zaopatrzeniu socjalnym, o płacy minimalnej, o ochronie zdrowia. Dlatego przyszedł czas na odcięcie tego, co dotychczas było praktykowane na lewicy. Na sali widzę wspaniałych ludzi o poglądach lewicowych. Spotykam ich w terenie, kiedy odwiedzam zakłady, odwiedzam gminy, powiaty i województwa. Chcę wam dzisiaj z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za waszą aktywność i zaangażowanie, za wasze zaangażowanie w samorządach, w walce o ideały lewicy, o socjalny program. Zacznijmy, proszę koleżeństwa, być może jeszcze raz, razem mobilizować masy, jednoczyć klasę średnią, wypracować propozycję szeroką dla społeczeństwa, nie oddawać pola lewicowego dla liberałów. Lewica powinna stać po stronie wykluczonych, bo tych jest tysiące, mało, miliony. Ludzie popadają w ubóstwo nie dlatego, że są leniwi, ale dlatego, że niesprawiedliwy jest system gospodarczy. Szanowni delegaci, niezorganizowani i słabi nie mają szans wyborczych. Stara prawda. Będą spychani na margines, a lewica pracować będzie na przywileje pazernych kapitalistów i liberałów. Ale żeby mieć siłę polityczną, trzeba mieć bazę społeczną. Taką jak lewica w XIX wieku. Była potrzebna ludziom w walce
o ich prawa i dlatego wygrywała. Partia powinna być w ofensywie, a nie tylko komentatorem inicjatyw rządu. Na nowo przedyskutować trzeba pomysł na lewicowość. Program partii jest zbyt odległy dzisiaj od pracownika, od obywatela. Jest zbyt dużo rozbieżności między związkami zawodowymi a partiami lewicowymi. Program musi być w ofensywie, a to oznacza lepszą współpracę ze związkami zawodowymi, z organizacjami lewicy. Związki zawodowe nie zastąpią partii, ale związki zawodowe chcą współpracować z partią lewicy. Stworzyć porozumienie lewicy na zasadach funkcjonowania Europy, czyli dialogu. Koleżanki i koledzy, posłowie, parlamentarzyści, europarlamentarzyści, chcę wam podziękować serdecznie za wsparcie w tych zakresach, które czynicie, za poparcie związkowych propozycji, szczególnie przewodniczącemu Grzegorzowi, zespołowi posłów związkowych, za poparcie w naszych stanowisk w sprawie walki o Polskę socjalną. Wspólnie z innymi partiami lewicy zrobiliśmy takie spotkanie. Myślę, że to jest dobry kierunek dalszej pracy, ale rozpoczęliśmy także wspólnie pracę nad programem dla polskiej rodziny. Serdecznie wam dziękuję za tą współpracę, za wspieranie ruchu zawodowego. Koleżanki i koledzy, chociaż na tej sali, w tej dyskusji dotychczasowej, przy ocenie politycznej obecnej sytuacji nikt nie odniósł się do polskiego fenomenu, że rządzi partia prawicowa, że odbiera uprawnienia socjalne, że spada płaca realna, a poziom zaufania niestety utrzymuje się bardzo wysoko. Przepraszam, czy społeczeństwo tak to ocenia? Czy nie powinniśmy być aktywni jako cała lewica w tym zakresie? Koleżanki i koledzy, podziały na lewicy w związkach zawodowych uważamy za najgorsze. Dlatego nasze hasło związkowe, jednością silni. Zróbmy wszyscy wszystko razem, by wzmocnić polską lewicę, by wzmocnić ideały lewicowe. Taką lewicę poprą związkowi wyborcy. Taką lewicę i taki program wyborczy kandydata na prezydenta poprą związkowcy. Życzę wam powodzenia w realizacji tych zadań. Oczekujemy na propozycję naszego kandydata, albowiem związki zawodowe w ciemno nie udzielają poparcia. Wszystkiego najlepszego. Będziemy z wami. Dziękuję bardzo. Chciałbym zaprosić teraz do zabrania głosu byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, byłego przewodniczącego, który 10 lat temu rozpoczynał drogę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszek Miller. Prezydencie, kolego przewodniczący, koleżanki i koledzy. Wolność, równość, sprawiedliwość, solidarność i tolerancja. Tak, na pierwszym kongresie SLD określiliśmy świat naszych socjaldemokratycznych wartości. Mówiliśmy, że celem naszym jest Polska sprawiedliwa, bogata, wielobarwna i pogodna.
kraj szanowany i potrzebny w zjednoczonej Europie i świecie.